Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać w Miejskiej Galerii Sztuki na wystawie 15 razy kobieta w Zakopanem. To niezwykłe wydarzenie, wpisujące się pięknie w jubileusz 90-lecia nadania praw miejskich Zakopanemu. Ten rok to również rok, w którym obchodzimy setną rocznicę śmierci Jadwigi Zamoyskiej, kobiety nieprzeciętnej, nietuzinkowej, dlatego też nieprzypadkowo w uznaniu jej zasług rok 2023 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej rokiem Jadwigi Zamoyskiej. To właśnie dzięki determinacji tej wybitnej kobiety w Kuźnicach Jadwiga Zamoyska tworzy Szkołę Domową Pracy Kobiet dla dziewcząt. Wreszcie to dzięki jej wsparciu finansowemu i moralnemu Władysław Hrabia-Zamoyski odzyskuje dla Polski morskie oko. Notabene ta przestrzeń wystawiennicza, Miejska Galeria Sztuki, jest właśnie nazwana imieniem Władysława Hrabiego Zamoyskiego. Mamy więc szczególne dwie rocznice i ja bardzo się cieszę, że one się tak zbiegły razem, ale myślę też, że kiedy mówimy o dziejach Zakopanego, to najczęściej wszyscy jednym tchem wymieniamy nazwiska mężczyzn. Chałubiński, Zamoyski, Witkiewicz, Szymanowski, Malczewski, Hramiec, ksiądz Stolarczyk, współcześnie Hasior, nie doceniając roli, jaką w historii tego miasta odegrały kobiety. Dlatego też cieszę się bardzo, że mam możliwość pokazania Państwu swojego projektu wystawienniczego i że możemy Państwu opowiedzieć tutaj o tych kilkunastu nietuzinkowych kobietach, które swoją działalnością, swoim życiem wpisały się w historię Zakopanego. Mimo iż reprezentowały różne profesje, pochodziły ze zróżnicowanych środowisk, jak również żadna z nich nie urodziła się w Zakopanem, łączy je jeden fakt, że w swoim życiu, prywatnie i zawodowo, aktywnie działały na rzecz Zakopanego, na rzecz mieszkańców Podhala. Malarki, tancerki, aktorki, pisarki, taterniczki, muzyczki, kolekcjonerki, przyrodniczki, niezwykle ambitne, pracowite, co miało oczywiście niebagatelny wpływ na ich rozwój osobisty. Na terenie Zakopanego były prekursorkami wielu przedsięwzięć, edukowały młodzież, przyczyniły się do budowania szkół, kościołów, współtworzyły środowisko artystyczne, wspinały się, wytyczały nowe szlaki, rozsławiały piękno Tatr i tutejszy folklor. Myślę, że spoglądając na listę nazwisk kobiet, które prezentujemy na tej wystawie, każda z nich jawi się nam jak znacząca część historii polskiej i światowej. Ja może wymienię wszystkie panie. Jadwiga Zamoyska, Lucyna Ćwierczakiewiczowa, Maria Steczkowska, Helena Modrzejewska, Róża Krasińska-Raczyńska, Maria Butto-Fanczejkowicz, Bronisława Kondratowiczowa, Natalia Janota, Maria Zamoyska, Rita Sacchetto, Zofia Stryjeńska, Wanda Gentil-Tippenhauer, Zofia Radwańska-Paryska, Maria Bujakowa, Aniela Pawlikowska. Jadwiga Zamoyska była niewątpliwie kobietą nietuzinkową, córka Tytusa Działyńskiego, twórcy Biblioteki Kórnickiej, patrioty, kolekcjonera, bibliofila. Jadwiga była jego nieodrodną córką. Urodziła się w Warszawie podczas trwania powstania listopadowego i pierwsze lata spędziła w Galicji, głównie w Oleszycach. W latach 40. XIX wieku wracają na majątek kórnicki do zamku i tam kształtują się wartości i zainteresowania Jadwigi. Pod czujnym okiem ojca pomaga mu w pracach bibliotecznych, zaczytując się w książkach. Pomaga również mamie Celinie Zamoyskich w pracach charytatywnych. W 1852 roku wychodzi za mąż za swojego wuja, mamy brata. Początkowo małżeństwo niechciane. Jadwiga w ogóle nie chciała wychodzić za mąż. Chciała pracować przy rodzicach, poświęcając się dla kraju i dla tych najbardziej najuboższych. Później okazało się małżeństwem bardzo udanym. Wspierała go w licznych podróżach dyplomatycznych. Była tłumaczką na przykład języka tureckiego, który świetnie znała. Pod wpływem francuskich oratorian właśnie zaradza się pomysł powstania szkoły świeckiej dla najuboższych dziewcząt. Początkowo szkoła w 1882 roku powstaje w Kórniku, Szkoła Domowej Pracy Kobiet. Po kilku latach Zamoyscy, Jadwiga z synem Władysławem i córką Marią opuszczają Kórnik w wyniku rugów pruskich. Po kilku latach tułaczki właśnie to tutaj, w Kuźnicach. Władysław kupuje Kuźnice, licytuje Zakopane i to tutaj ostatecznie osiedla się szkoła. Funkcjonowała do 1953 roku. Przez władze PRL została zlikwidowana, jak również założona przez Władysława Fundacja Zakłady Kórnickie. Jadwidze bardzo zależało na kobietach. Chciały, aby kobiety zdobywały wykształcenie, umiejętności,
i poszerzały też wiedzę religijną, chrześcijańską, a przede wszystkim, żeby były samodzielne. Wśród 15 kobiet zasłużonych dla Zakopanego, przedstawionych na tej wystawie, jest też moja matka Maria Bujakowa. Żyła tu i pracowała przez 40 lat. Od zakończenia II wojny światowej w 1945 roku, aż do końca, do 1985 roku. Cały czas był to okres PRL-u. Pracowała w szkole, którą dla poprawienia losu dziewcząt góralskich założyła Helena Modrzejewska w 1883 roku, ofiarując na ten cel dochód ze swojego benefisu. Wynosił on 1200 złotych reńskich. Matka była dyrektorką tej szkoły, której nazwa Krajowa Szkoła Koronkarska kilkakrotnie się zmieniała. Ostatecznie było to Technikum Tkactwa Artystycznego. Popularna nazwa to Szpulki. Matka tę szkołę rozwinęła i postawiła na wysokim poziomie. Równolegle do pracy w szkole matka była związana z Zakopiańską Spółdzielnią Artystyczną Samopomoc Chłopska, która została przekształcona w Zakopiańskie Warsztaty Wzorcowe CPL. Była projektantką kilimów i makat, prowadziła nadzór artystyczny w dziale tkackim i hafciarskim. Powracając do działalności Marii Bujakowej, osobną jej twórczością są tkaniny unikatowe. Kilka pierwszych według projektów innych artystów, m.in. Tadeusza Brzozowskiego, a potem jej własnych projektów. Tych tkanin powstało 50, niektóre dużego formatu. Będąc jej córką, widzę ją jako wspaniałą matkę, która przy tych wszystkich licznych zajęciach znajdowała czas na rodzinę, a póki jej zdrowie pozwalało, także na wycieczki w góry, a zimą na narty. Na tej wystawie w Zakopanem znalazła swoje miejsce Lela Pawlikowska, mama mojego męża. Była wychowana przez klan kobiecych artystek. Jej babcią była Wanda Monet, rzeźbiarka, rysowniczka, muza i legendarna narzeczona Artura Grottgera i spadkobierczyni jego spuścizny. Mamą Leli była Maryla Wolska, poetka, też bardzo wybitna postać. Siostrą Leli była Beata Obertyńska, również wielka poetka. Nie sposób było takie soki czerpiąc z gleby, na której była wychowywana, nie zostać wielką artystką. Niemniej Lela została włączona w rodzinę Pawlikowskich o tradycjach niesłychanie patriarchalnych. I tutaj okazało się na szczęście, że jej mąż, Michał Pawlikowski, doceniał talent swojej żony i bardzo go wspierał przez całe swoje życie. Dzięki niemu Lela już jako matka trojga dzieci mogła studiować w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i mogła rozwijać swój talent najbardziej wszechstronnie, jak mogła. Jestem poruszona tym, że jej obrazy znalazły się w galerii w Zakopanem. Moja teściowa w 1939 roku została wyrzucona ze swojego domu w Medyce. W 1942 roku znalazła się na emigracji. Na tej emigracji tworzyła głównie na zamówienie portrety, co było dla niej ciężarem, ponieważ uważała, że jej talent jest Bożym darem, za który ona jest odpowiedzialna. Tymczasem musiała go rozmieniać na drobne, malując portrety na zamówienie. I w tym całym czasie emigracyjnym jej radością i nadzieją były powroty do Zakopanego, do domu pod Jedlami. I myślę, że cieszy się również z tego, że dzisiaj jej obrazy tutaj się pojawiły. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, zapraszam Państwa na tę niezwykłą wystawę. Wystawa będzie trwała do 31 sierpnia 2023 roku. A ja chciałabym takim może cytatem Rity Sacchetto jeszcze szczególnie Państwa zaprosić. Rita Sacchetto napisała kiedyś w swoich wspomnieniach: miłując nade wszystko sztukę i przyrodę, zamieszkaliśmy na stałe w Zakopanem, które jest perłą Polski. Tu znalazłam zrozumienie i wewnętrzną wspólnotę. A przecież gdzie my artyści to odnajdujemy, tam budujemy sobie dom. Myślę, że na tę chwilę właśnie, na ten czas tej niezwykłej wystawy Przestrzeń Miejskiej Galerii Sztuki stała się mirem domowym, w którym te niezwykłe kobiety na nowo mogą się spotkać. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Miejska Galeria Sztuki, niezwykła wystawa 15 razy kobieta w Zakopanem.